Piotr Gulel z nami na 24 godziny przed galą w Żerdowie. Walkę wieczoru tutaj ostatecznie stoczysz. Masz rywala ze Szwecji, no i masz też coś do udowodnienia po gali w Międzyzdrojach, do której nie chcesz specjalnie wracać. Tak, to znaczy do udowodnienia. Nie, po prostu chcę wyjść, zrobić swoje, pokazać dobry boks i zejść z ringu zwycięski, no. Udowodnić. Może niektórym niedowiarkom udowodnić, że stać mnie na dobry boks, stać mnie na jakieś tam boksowanie, no. Było co było, nie wracamy do tego, co było, idziemy do przodu, no i patrzymy tego w przyszłość, nie odwracamy się do tyłu, bo to już z czasu nikt nie wróci. A tym razem rywal... Już pomiędzy tobą i rywalem nie ma takiej dysproporcji w warunkach fizycznych. Już tutaj chyba nie będziesz miał takich trudności jak z Hiszpanem, który był bardzo wysoki. Bardzo wysoki nie był. Bardzo wysoki to był kiedyś Szwed na Mistrzostwach Świata, który miał ponad 1,80 m wzrostu w mojej kategorii. Znaczy może w tamtej walce strasznie doły miałem, nie? Jakby pobijał doły, no i miał te, jak to się mówi, wity długie. No tutaj jest prawie równy ze mną, no wychodzi, nie zwracam uwagi na to, wychodzę, koncentruję się na walce, robię swoje, to co założyliśmy z trenerem i mam nadzieję, że, znaczy mam nadzieję, schodzimy zwycięsko z walki. Ale masz taką świadomość, że nie wiem, czy to nazwać nożem na gardle, czy jakąś delikatną presją, ciężko jest się przebić w Polsce z tymi niskimi wagami, jeśli dałbyś drugą sobą walkę, no to twoja sytuacja wyglądałaby słabo. Nie myślę o tym, żeby dać słabą walkę, wychodzę, oddaję dobrą walkę i schodzę. No może jest małe nasze podwórko w tych niskich wagach, dlatego nie wiem, trzeba się otwierać na Europę, na świat, na Stany. Nie wiem, wszystko jest w kwestii mojego promotora Tomka Babilińskiego, także co nie wiem, jeszcze właśnie muszę z nim porozmawiać, co on ma, jakie plany, także zobaczymy, czas pokaże. Długo dochodziłeś do siebie po gali w Międzyzdrojach? Chodzi mi fizycznie, bo jednak sporo ciosów tam przyjąłeś, zwłaszcza na dół. Nie, fizycznie może nie, tam z tydzień do dwóch tygodni taki jakby luz trenowanie i dalej wracam na salę, no bo już jestem tak stworzony, że jednak treningi to już jest nawyk, także wiadomo, wróciliśmy na salę i już się ruszaliśmy i zaraz padła informacja o gali tutaj w Żerdowie u pana Marcina Piwko tutaj w Fight Event i co, i wychodzimy, boksujemy, no i co... Tyle, no. Jakiego Piotra Gudela zobaczymy jutro w ringu? Jakiego? Myślę, że szybkiego. Myślę, nie, pokażę, nie, może jakichś tam żadnych rewelacji nie ma, nie w zmianie mojego stylu, tylko bardziej tutaj w głowie mam wszystko poukładane, luz psychiczny i to jest najważniejsze. Dzięki bardzo.